Witam wszystkich serdecznie, tutaj SCT StarCraft i mamy naprawdę wspaniały mecz przed sobą. Mecz, który jest moim zdaniem jednym z lepszych wysłanych do mnie zgłoszeń do serii. Puściłem Śmierdziela. Zmierzą się w nim Yoshiko z klanu OCT i Mandara. Mandara jest protosem po lewej stronie na górze, zaś Yoshiko jest zergiem po prawej na dole. I okej, no już wiemy w tej chwili, co zerg będzie robił. Ale to, co zerg będzie robił, tak naprawdę nie jest ważne i to nie jest głównym przedmiotem tego meczu. Głównym przedmiotem tego meczu jest to, co będzie robił Protoss i to właśnie jemu. Jego decyzją będziemy się przyglądać przez większą część tej powtórki. Spójrzcie na te zawrotne APM-y. 12 akcji na minutę. W praktyce oznacza to, że ten gracz klika raz na 5 sekund. Dobra, nie, przepraszam, to ja nie powinienem się śmiać, to wcale nie jest zabawne. Ale będzie mi naprawdę ciężko. Okej, przyjrzyjmy się, jak będzie wyglądał ten wall-in. Jak będzie wyglądał ten wall-in na tej jedynej mapie w tej chwili w map poolu, która ma skałki, które można zniszczyć i wbiec po prostu z boku do bazy, ale mniejsza. Wall-in, pylon, dwa pylony, tak. Forge, to wszystko na 9 harvesterach cały czas. U zerga, tak, to był Sixpool, widzieliśmy, więc już są w drodze lingi. I gdyby tu był wybudowany kanon, jak tylko się ten forge skończy, bez problemu obroniłby się pan Mandara przed tym atakiem, ale nie, jest drugi gate. Drugi gate i zaraz będzie jedna z moich ulubionych na tym etapie meczu części. Tu jest kanon. Dlaczego jest to bardzo dobry kanon? Jak myślicie? Kanon ma zasięg mniej więcej tak tyle. O tyle. No przesadzam. No, może gdzieś tutaj będzie jeszcze w stanie strzelić, bo to wbrew pozorom jest dosyć czy to jest siatka, więc może gdzieś tu będzie w stanie trafić. Tak mi się wydaje chyba nawet, że będzie. Ale w każdym razie wyobraźcie sobie, że na pewno nie tu. I zgadnijcie, co się za chwilę stanie. Jak mogą zachować się te zerglingi? Swoją drogą zerglingi pobiegną tutaj, bo prawdopodobnie są kliknięte, żeby poszły gdzieś tu, więc najkrótsza ścieżka jest właśnie tędy. Tak jest, zerglingi zaczną atakować tego pylona. Protoss czerwony, 160 minerałów w tej chwili. Widać, że ten pylon za chwilę padnie. 11 actions per minute. 11 kliknięć na minutę, nie na sekundę, na minutę. Okej. Jest reakcja. Probek został poruszony. Co zostało wybudowane? Pylon! Tak jest, to jest pylon. I spójrzcie na to. Zerglingi obok niego przebiegły. Tak, dokładnie tak. No i pylon swoją drogą. Cancel. No nie skancelował, okej, jest kronobustowany, drugi 6 zerglingów w bazie. Jest tu 12 probek przeciwko 6 zerglingom, 5 zerglingom. Nie wydobywają minerałów cały czas. Teraz akcja, action, go, zerglingi uciekają swoją drogą. No nie zdołałby wykończyć tych probek. Okej, uciekają, cały czas zero income dla Protossa. Nie udało się ściągnąć do kanona tych zerglingów. Zerglingi będą atakowały Nexusa. I zdołały uciec. Yeah! APM. 35. Aha. Czy to nie jest zawrotna liczba? Okej, 2 zeloty przeciwko dużej ilości zerglingów, więc zerglingi będą musiały uciec. Okej, a tu cały czas się dzieje akcja. Wszystkie zerglingi z tej strony zostały zabite. Już się nie przedrą do bazy. I cały czas income na poziomie prawie zera. 2 zerglingi zostały. Czy uda im się zniszczyć Nexusa? To jest pytanie. Tak, to jest moment, kiedy powinniście pisać gdzieś w komentarzach. Myślę, że jeden z kilku w trakcie tego meczu. Go. Złap. O, zostawił jedną probkę, która... A nie, bo to jest rally point ustawiony. Okej, on nie zrobił tego celowo, on po prostu buduje probki. Swoją drogą, 100 energii na kronobuście. Ale okej. Mówimy o APM na poziomie 49, więc come on. Dobra, ostatni zergling. Czy zniszczy tego Nexusa? Zregenerowało się już 50... A, uciekaj!
Dobra. Ekstraktor. Dronki są trzy. Come on. I 1000 minerałów. Yoshiko, możesz lepiej to robić. Dobra. I mamy w tym momencie budowę dronek i overlorda. Dobra, czyli przechodzimy w fazę makro. Przepraszam was, wszyscy nie znienawidzicie po tym meczu, ja wiem, że tak będzie. Dobra, i teraz to jest chyba już czas, kiedy należy spojrzeć na to, jak wygląda baza Protossa. To jest, tak, widziałem kolejny tego meczu wcześniej, jak już mówiłem. No nie, to jeszcze nie jest ten moment. Oh, crap. A myślałem, że to będzie takie fajne wejście. Dobra, przyjrzyjmy się w takim razie makro Zerga, a potem powrócimy do oglądania wyglądu bazy Protossa. Mamy gaz, mamy spawning pool, mamy oczywiście haczerkę, mamy niewielką wiedzę na temat tego, co się gdzieś tam dzieje. W każdym razie widać, że tej ekspansji nie ma, więc spoko, jest w porządku. Mamy Roach Warren, no, czyli wygląda na to, że to będzie delikatne przydronowanie, po czym zostaną wybudowane Roach'e i będzie kolejna próba pogrążenia Protossa. Ale przekonamy się, królowa, jakieś tam injekty, w sumie nawet coś tam jakby trochę leciało, dobra. I mamy 4 roczy w produkcji, jeee, 4 roczy, dobra. Więc teraz przyjrzyjmy się, jak będzie wyglądała baza Protossa i jak dużo uda się ugrać tymi 4 roczami. Będzie roczy potem pewnie trochę więcej oczywiście. Tada! Tak, zostało wybudowane. Zostało wybudowane w tej chwili 11 kanonów. 11 kanonów. Wiecie, co jest 11 kanonów? 11 kanonów to jest 1650 minerałów. To są 4, pokazuję w tym momencie na palcach, 4 Nexusy. 4 Nexusy. To są to jest 11 gate'ów. To jest jakieś 16,5 zelota plus minus pół. To jest od czorta stalkerów. Jakby jeszcze gaz jakiś był, o właśnie, jak tam gaz, okej, jest już gaz wydobywany nawet, ale oczywiście Warpgate do researcha nie ma. I jest druga baza, yeah, mamy 13 minutę, mamy drugą bazę i w tym momencie idą roacze przez całą mapę majestatycznie. Przyjrzyjmy się temu, jak będzie wyglądała reakcja naszego Zerga Yoshiko, jak tylko zobaczy, co tam się dzieje, okej, jest jeden kanon, który do mnie strzela, a spoko, wchodzę. jest 5 kanonów, które do mnie strzelają. I jaka jest reakcja naszego Protossa? Jak reaguje Mandara na widok tych roachy? Bo 11 kanonów to za mało. Buduje kolejne 4 kanony. Tak, full security. Total security po prostu. Normalnie jak firewall w Windowsie, nie? I zauważcie, nawet obstawił kanonami te skałki, bo on wie, że one mogą zostać zniszczone i wtedy jednostki mogłyby się przedrzeć po prostu do jego bazy i wtedy byłyby w dużych kłopotach, naprawdę dużych kłopotach. I buduje 2 Stargate'y z jednej bazy, bo ta druga cały czas oczywiście nie jest wysaturowana w żaden sposób. Ale wiecie co? Myślę, że Yoshiko ma plan. Ten Nidus Worm nie jest widoczny. Tego delikatnego szurnięcia prawdopodobnie Mandara też nie słyszał, więc ten Nidus Worm za chwilę zostanie wybudowany. Wyjdzie z niego 12 roachy i teraz spójrzcie na ilość obrony, jaką ma Mandara w tej barze. Nic. Ma... Ile w tej chwili jest kanonów? Ma 15 kanonów, ale one wszystkie są tutaj. Ma też 4 zeloty, które mogłyby spowolnić atak tych roachy, ale wiecie co? One są po złej stronie. One się nie mają jak dostać tutaj, bo nawet gdyby zniszczyły te skałki, to no dobra, tędy może się przecisnął, ale generalnie nie mają jak się tam dostać, więc nasz Protoss jest w ciemnej, głębokiej norze. No i mamy atak. Czas reakcji. Roachy weszły tu już jakieś 10 sekund temu, probki cały czas nic. Część probek próbuje ewakuować się przez roachy. Spójrzcie na to, jak dobrze im poszło. I w tym momencie ilość probek, które zostały Protossowi, wynosi 18. To tylko jedna więcej niż ma Zerg. Całkiem nieźle. I ten Nexus zostanie zniszczony. Probki zostały ewakuowane. Nie, że mogłyby już wcześniej wydobywać. Nie, spoko. Dobra, i teraz to jest też bardzo fajna część. Jaka jest reakcja na to, że tu znajdują się jednostki Zerga? To już nie są kanony, nie. Jak najwyraźniej odpowiednią reakcją na to, że do maina weszły mi roachy i zerglingi, jest wybudowanie 3 dodatkowych pylonów. Bo jak wiadomo, kanony są zasilane przez pylony i jeśli na przykład roachy byłyby w stanie zniszczyć tego pylona
i tego pylona, to żaden z tych kanonów tutaj nie mógłby strzelać. Nie to, że z Roachy zostałaby już po prostu tylko sterta mięsa do czasu, kiedy one zniszczyłyby któregokolwiek z tych dwóch pylonów, ale spoko, dobra, nie wnikamy. A poza tym te pylony pozwalają nam wybudować więcej kanonów! Więcej kanonów! Full security, total security, 100% bezpieczeństwa. Kanonów na mapie. Jeszcze jeden kanon. W tej chwili 20. Czy będzie jeszcze jeden kanon? Czy będzie jeszcze jeden kanon? Kto da więcej? 20 pylonów. Kanonów. Jeszcze jeden kanon. Czy starczy? Już jest minerałów. Tak, jeszcze jeden kanon. Dobra, mamy tu haczerkę. Nie do końca wiem czemu, ale mamy tu haczerkę. Dobra, i teraz z powrotem przyspieszamy, bo znowu się przez ten czas absolutnie nic nie będzie działo. Mamy jednego Voidreya w produkcji, drugiego Voidreya w produkcji, Chronoboost na Voidreyu, bardzo fajnie. I mamy Nidus Worma, tak, bo przecież jakim cudem zerknąłby się przez wszystkie te kanony? To jest niemożliwe, więc po prostu wybuduję drugiego Nidusa i będzie bezpośrednio za linią minerałów. Czyż to nie jest genialne? Probki rzucone do walki. To jest... Świetne rozumowanie. Okej, okay, probki są wycofywane. O, to już jest trochę lepsze rozumowanie, ale to jest like shitload. Fuck load of roaches po prostu. Dobra, co się będzie działo teraz? Co się będzie działo teraz, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta? Obstawiajcie, czy ten Nexus padnie? Prismatic Alignment, yeah! Nie ma energii na Photon Overcharge. Jest drugi Voidray. Włącza się do walki. Teraz wszystkie roacze zaczną strzelać. 300. 150 i Nexus został zniszczony. Naszemu protosowi Mandarze zostało 250 minerałów. W przeciwieństwie do Zerga, który ma 2480. Trzeba by popracować nad makro trochę. No i tak, są dwa Voidreye i Mothership Core. Dwa Voidreye i Mothership Core mogłyby tą bazę w tej chwili dosłownie roznieść. Like, po prostu seriously, totally... Roznieść. Nic by z niej nie zostało. Jedna królowa przeciwko dwóm Voidreye i Mothership Core. Królowa ledwo wygrywa z samym Mothership Core, a co dopiero z dwoma Voidreyami wspierającymi to wszystko. Czy uda się zniszczyć tego Stargate'a? W sumie tak naprawdę już wszystko jedno, co te roachy zrobią, bo come on. Jest 20 minuta. Na mapie mamy 15 dronek i 11 probek. I 0 Nexusów, warto dodać. Dobra, i teraz jakie będzie rozumowanie Protossa? Tak, trzeba zniszczyć tego Nidus Worma, bo jeśli wyszłoby tu więcej jednostek, to... No właśnie. Trzeba zniszczyć... jaja. I trzeba zniszczyć haczerkę. Nie, że tu są dwa sporkrolery budowane. Nie, nie. Trzeba zniszczyć haczerkę. Trzeba by nawet aktywować Prismatic Alignment, ale niestety się nie da. A nie, tu można było aktywować. Więc haczerka będzie niszczona szybciej, bo to jest kluczowe rzeczywiście w tym momencie, żeby ta haczerka była zniszczona natychmiast. Teraz, już, natychmiast. Dobra, niszczymy. Wyjdą brudlingi. O, jest już jeden sporkroler, ok. I jest wykopany. I będzie się zakopywał. To jest kiepski plan. To jest naprawdę kiepski plan. Dobra, i strzelamy do Voidreya. I... No dobra, nie zniszczymy Voidreya. Został drugi sporkroler. Czy Mandara wycofa jedną z dwóch swoich jednostek? No dobra, jeszcze ma 4 zeloty. Czy ten Voidray zostanie zniszczony? APM 75 średni. Co prawda w tej chwili dosłownie 0, więc naprawdę jestem bardzo ciekaw, co robi ten gracz. Tak. To by było na tyle. Całą drogą spójrzcie na to, jak długo larwa jest w stanie wytrzymać atak Voidreya. No i dobra, mamy 4 zeloty i jednego Voidreya i to jest wciąż dostatecznie dużo, żeby zniszczyć wszystko, co się tutaj znajduje. Ale nie, trzeba zniszczyć larwę, okej. Okej, dobra. 4 zeloty posłane. Dodatkowy Voidrey posłany. Kolejny Nidus Worm. Hello! Okej, z Nidus Worma wyszły tutaj hydraliski, ale hydraliski wracają tutaj. W tym momencie mamy... 0 zelotów i 0 Voidrey. I wszystko z jednej bazy. Warto zauważyć, że jakby ta gra jeszcze się pociągnęła przez 3-4 minuty, to tu mogłoby już nie być absolutnie żadnych minerałów do wydobycia. Ale spoko, na szczęście takiej opcji nie będzie. I cóż,
jest milczenie, jest zastanowienie. Nie chcę zobaczyć, co myśli Protoss w tym momencie, jak, na co patrzy, co robi. No, come on, APM, no, co robisz? Myśli. Okej, okay. No to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam też się podobało. Bardzo dużo radości. Mam nadzieję, że chociaż trochę mojej radości udzieliło się wam. Dzięki wszystkim za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do wysyłania waszych śmierdzieli na mojego maila, jakkolwiek to nie brzmiało. Do następnego kasta.